Prosimy, Marcinie, o krótkie podsumowanie dzisiejszego meczu. No wiadomo, ciężki teren w Rzeszowie, tutaj stale gra niezłe mecze, tak więc z tego jednego punktu jesteśmy zadowoleni. No niewiele zabrakło do tego, mogło być jeszcze lepiej. No tak, no tu myślę ewidentny błąd sędziego tego spotkania. 6 minut bodajże do końca straciliśmy bramkę. No, no cóż, jeden punkcik, tak jak mówię, w ogólnym rozrachunku przyniesie nam na pewno dobry efekt. Czy uważacie, że mogliście w drugiej połowie zagrać jednak troszeczkę spokojniej? No na pewno. Ogólnie cofnęliśmy się troszeczkę za bardzo pod własną bramkę. Chcieliśmy dowieść te 1-0. Ciężkie boisko, ciężkie warunki do grania. No tak jak mówię, ale z punktu jesteśmy zadowoleni. Gratulujemy, Kubo, zdobytej bramki. Bramka na pewno bardzo cieszy, ale pozostał na pewno pewien niedosyt. Na pewno, bramka cieszy, ale myśleliśmy, że będzie to bramka na wagę 3 punktów, a niestety nie było. Losy spotkania tak się potoczyły. Poziom sędziowania ogólnie tego spotkania był bardzo słaby. My też mogliśmy temu zapobiec, nie udało się nam, także jest pewien niedosyt. Na pewno jest to nawet nie pewien, tylko ogromny niedosyt. Powiedz nam dokładnie, dlaczego musiałeś zejść troszeczkę wcześniej? No, przez ten uraz, stuczenie biodra. Nie wiem, gdy biegałem, czułem cały czas to biodro i poprosiłem trenera, żeby mnie zmienił. Generalnie jednak możemy być zadowoleni z przebiegu z całej rundy, ze zdobytego dorobku punktowego. No tak, na pewno 31 punktów w rundzie to jest dużo. Zresztą miejsce w tabeli nasze też jest. Zakładaliśmy sobie utrzymać się w pierwszej ósemce. Mamy teraz dobrą lokatę w tabeli, także na pewno jesteśmy zadowoleni. A co do dzisiejszego meczu, wywozić stąd jeden punkt to też jest dobrze, bo teren jest na pewno ciężki. Było trochę szczęścia rzeczywiście przy tych sytuacjach dla Stali i wydaje się jednak, że wynik jest sprawiedliwy. No tak, końcówka spotkania pokazała, że było ciężko i odrobinę szczęścia też było przy nas. Także cieszymy się, że mamy ten jeden punkt dzisiaj. Gratulujemy jeszcze raz, dziękujemy za całą bardzo dobrą rundę. Dziękuję bardzo. Na pewno na wyjazdach jest dużo ciężej niż u siebie. Także no, nie wiemy, jaka jest recepta w tym tak dokładnie, no, ale na pewno będziemy pracować nad tym, przepracujemy dobrze zimę i miejmy nadzieję, że w następnej rundzie te wyjazdy już będą szły lepiej i będziemy przywozić 3 punkty. Zaczęliście od jednego, czyli jest nadzieja, że będzie ich więcej. Tak, teraz mamy jeden punkt na pierwszym wyjeździe, czyli im dalej to będzie szło, tym może akurat będziemy przywozić 3 punkty.